w lutym przeszliśmy na duży parkiet po doświadczeniach od 2011 New Connectowych. Przede wszystkim zmiany, które teraz pojawiają się dotyczące Madmaru i sposobu raportowania, wyrównują te dwa rynki. Duży parkiet jest parkietem płynnym, dzięki temu nasze akcje są atrakcyjne dla akcjonariuszy. Pozyskaliśmy kapitał nie w 100% celach, które zamierzaliśmy, ale to nam daje szansę na nowe emisje i na nową perspektywę rozwoju. Spółka Sare przejęła wydzieloną część biznesu Power Technology związaną z systemem miningowym MayPro. Udało się pozyskać nowych klientów i nowy model obsługowy klientów zainteresowanych e-mail marketingiem. Chcemy ten model rozwijać w grupie Sare i też rozwijać obsługę klientów przejętych. To przejęcie ma związek z nowym konceptem obsługi klienta kompleksowego i stanowi dzisiaj niewielką część całości biznesu. Podstawą biznesu naszego jest dostarczanie narzędzi zwiększających sprzedaż w sektorze marketingu internetowego, ale też wspierającego sprzedaż w offline. I to dotyczy baz danych e-mailingowych, dotyczy kampanii odsłonowych, dotyczy wspierania analizą behawioralną. Pracuję od wielu lat w firmie Sare i od wielu lat współpracujemy z Tomkiem Pruszczyńskim i z prezesami poszczególnych spółek nad budową nowych koncepcji startupu, więc tutaj w tym zakresie będę kontynuował działania, które już zostały wyznaczone. Dla nas istotne jest do tej części komunikacyjnej, którą realizujemy poprzez system Sare, inne systemy, inne narzędzia, dokładanie elementów analiz behawioralnych wynikających z dużych baz, które przetwarzamy. To dotyczy adresów mailowych, których dostępnych mamy 40 milionów, to dotyczy cookie w dużych ilościach i integracji z kampaniami mobilowymi. Moje przyjście na stanowisko prezesa spółki nie będzie miało wpływu na zmianę też realizacji wyników, dlatego że w 2015 wspólnie opracowaliśmy je i pod nimi się podpisuję. Perspektywy rozwoju naszego segmentu są bardzo obiecujące ze względu na kilka składników, które się tym wiążą. Pierwszy dotyczy zmian budżetów i sposobu realizacji kampanii marketingowych. Większość budżetów przechodzi do internetu i tam jest zintegrowana w wielu kanałach i zarządzana. My działamy w tym obszarze efektywnościowym, więc tym bardziej im większy kryzys, im większa niepewność, wszystkie budżety skłaniają się do tego, żeby złotówka wydawana w działaniach marketingowych była złotówką 20 w tej części przychodowej. Inne czynniki, które wskazują na potencjał duży wzrostowy, to jest e-commerce, który ma swoją dużą dynamikę na rynku polskim i jest właśnie przededniem dużego boomu, jeżeli chodzi o sprzedaż w sieciach internetowych, sklepów. To też pokazuje, co się dzieje na rynkach zachodnich. Rynki zachodnie mają ugruntowaną pozycję, jeżeli chodzi o e-commerce. Nawet przedstawicielstwa tej grupy segmentu mają wyraz na giełdach, na parkietach, gdzie jest pewny segment e-commerce'u prezentowany. W Polsce jeszcze takiego segmentu nie ma, ale miejmy nadzieję, że się pojawi.